Ksiądz Stanisław Tomaszek, były proboszcz frysztacki. Gdy chodzi o jeszcze frysztak, ja to uważam też za specjalny znak Bożej łaski, to na naszym terenie znajdują się dwa zakłady, które bardzo pozytywnie świadczą o tutejszych mieszkańcach. Jeden to szkoła specjalna, liczy prawie 150 uczniów. Są różne dzieci, ale pracują tam nasi parafianie w większości i te dzieci bywają w różnej kondycji, ale cieszą się szacunkiem, sercem. Parafia jest wrażliwa na problemy dziecięce. Drugim takim znakiem, który wyróżnia nas od innych miejscowości, to jest DPS w Gliniku Dolnym. Tam jest w tej chwili ponad 40 pensjonariuszy. Też pracują w większości nasi parafianie i ci ludzie znaleźli także tutaj serce. I wracając do tego serca, 75 lat temu to serce pojawiło się na habitach sióstr służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie jest przypadkiem, że siostry sercanki, których założycielem jest święty Józef Sebastian Pelczar, znalazły się we frysztaku. To jest logika historii, tak musiało być. Dlatego, że diecezja, kościół wobec naszej parafii miał wielki dług. Nasz parafianin, ksiądz Dymnicki, był katechetą i wychowawcą ojca założyciela, dzisiejszego świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Ksiądz Dymnicki był wychowawcą jako katecheta, zresztą znany w Rzeszowie, twórca bursy dla młodzieży biednej, ale jego największą zasługą pewnie było wychowanie wielkiego świętego. I święty spłacił swój dług przez to, że jego córki duchowe znalazły się we frysztaku. On sam bywał wiele razy we frysztaku. Spotkałem jego podpisy w księgach parafialnych z czasów wizytacji.